Nowy zdrowy nawyk? Codziennie rano. Ode mnie 5-minutowy brief z informacjami, które warto znać. Słuchaj w aplikacji Voice House Club i wszędzie, gdzie są podcasty. Jarosław Kuźniar in Brief. Ze studia Voice House seria podcastów World in Brief. Skrajna prawica w Niemczech ma olbrzymi sukces wyborczy. Partia AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, wygrała wybory do landowego parlamentu w Turyngii i zajęła silne drugie miejsce w Saksonii. W obu przypadkach ugrupowanie zdobyło ponad 30% głosów obywateli. Największym poparciem partia cieszyła się wśród młodych wyborców. Mimo to według niemieckich mediów AfD ma małe szanse na realne rządzenie. Do tego potrzeba jej partnerów, a pozostałe partie odmawiają stworzenia koalicji. Nastroje u naszych zachodnich sąsiadów nie są najlepsze. Sukces ugrupowania oznacza radykalizację nastrojów politycznych w kraju. Wywołuje także duże obawy w kontekście przyszłorocznych wyborów do Bundestagu. Niektóre landy, w tym Turyngia czy Saksonia, uznały AfD za organizację ekstremistyczną. Jej członkowie otwarcie wygłaszają antyeuropejskie, antyukraińskie i prorosyjskie poglądy. Niemiecki sąd wydał także wyrok, zgodnie z którym lider AfD w Turyngii może być nazywany faszystą. Francja ma nowego premiera. Został nim weteran krajowej i europejskiej polityki Michel Barnier. W przeszłości kilkukrotnie stawał na czele francuskich ministerstw, m.in. dyplomacji czy środowiska. Był także unijnym komisarzem i głównym negocjatorem Komisji Europejskiej do spraw Brexitu. Barnier reprezentuje centroprawicową partię Republikanie. W pierwszym wystąpieniu na stanowisku nowy szef rządu Francji zapowiedział, że jego priorytetami będą dostęp do usług publicznych, bezpieczeństwo wewnętrzne i kontrola migracji. Poza tym dużo uwagi zamierza poświęcić poziomowi życia obywateli. Powołanie Barniera poprzedziły 2 miesiące politycznego impasu. Nowy rząd we Francji nie uformował się od lipca. Wcześniej prezydent Macron odrzucił kandydatkę na stanowisko premiera z ramienia lewicowego Narodowego Frontu Ludowego. Teraz partia zapowiada wotum nieufności wobec gabinetu Barniera. Na podobny krok może zdecydować się także skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. Rosja kontynuuje zmasowany ostrzał dużych miast w Ukrainie. W ostatnim tygodniu rakiety spadały na osiedla mieszkaniowe i obiekty wojskowe w Kijowie, Krzywym Rogu, Połtawie i Lwowie. W atakach zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. W sumie poszkodowanych jest ponad 300 ludzi. Najtragiczniejszy w skutkach okazał się atak na Połtawę. Celem rosyjskiej armii był znajdujący się w mieście Wojskowy Instytut Łączności. Wystrzelono w jego kierunku 2 rakiety balistyczne. Ukraińskie źródła wojskowe podają, że częściowemu zniszczeniu uległ jeden z gmachów instytutu. Zginęło ponad 50 osób, w tym żołnierze. Część osób była uwięziona pod gruzami. Akcja ratunkowa trwała kilka dni. W odpowiedzi na ataki szef kancelarii prezydenta Zełenskiego zapowiedział, że Rosjanie powinni oczekiwać odwetu. Na telegramie napisał: "Za wszystko nadejdzie odpowiedź. Przeciwnik ją odczuje." Koniec cytatu. Izraelu. Największy strajk antyrządowy od rozpoczęcia wojny z Hamasem. Według organizatorów protestu tylko na ulicę Tel Awiwu wyszło 300 tysięcy ludzi. Demonstracje odbyły się także w Jerozolimie i Hajfie, a także innych miastach. Zamknięto uniwersytety, centra handlowe i ministerstwa. Wstrzymano też działanie portów i lotnisk. Bezpośrednią przyczyną protestów było społeczne oburzenie wywołane znalezieniem ciał kolejnych 6 zakładników porwanych przez Hamas. Demonstranci sprzeciwiali się także polityce premiera Netanyahu w związku z wojną w Strefie Gazy. Ludzie mówią, że od miesięcy przeciąga on negocjacje w sprawie zawieszenia broni. Sam Netanyahu przeprosił rodziny 6 zamordowanych i poprosił o wybaczenie. Podkreślił także, że Hamas zapłaci wysoką cenę za te zbrodnie. Jednocześnie zaznaczył, że Izrael nie może ugiąć się w negocjacjach. Ich głównym punktem jest utrzymanie kontroli nad granicą Strefy Gazy z Egiptem. Polska grupa Sky kupiła najstarszą markę turystyczną świata. Brytyjską firmę Thomas Cook. Według oficjalnych komunikatów wartość transakcji wyniosła prawie 40 milionów dolarów. Przejęcie ma przede wszystkim doprowadzić do wzmocnienia pozycji grupy Sky w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Wielkiej Brytanii. To także element nowej strategii firmy. Sky planuje przekształcić się z pośrednika sprzedaży tanich lotów w platformę turystyczną. Dla Thomas Cook to z kolei szansa na częściowe odrodzenie. Spółka z powodu rosnących długów ogłosiła upadłość w 2019 roku. Następnie została wykupiona przez chińską grupę Fosen Tourism za 15 milionów dolarów. Teraz Thomas Cook zyska dostęp do portfolio lotniczego grupy Sky, składającego się z ponad 500 linii lotniczych, w tym Lufthansa i Ryanair. To z kolei ma przełożyć się na wzrost konkurencyjności marki, a także jej produktów. To było World in Brief od Voice House. Do usłyszenia zawsze rano.